Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 1000 ibu e, i w, tym, w tej serii tych felietonów e, powiedzmy, że odcinek pod tytułem Czy to koniec Janusza Palikota w branży alkoholowej? E, muszę powiedzieć, że dostaję bardzo dużo komentarzy od Was. Kiedy 1000 ibu? Kiedy tysiąc ibu? Ja nie nagrywałem do tej pory z dwóch powodów. E, Jednym powodem było to, że wiedziałem tyle co wy, bo nie mam żadnych kontaktów z manufakturą piwa, wina i wódki, która jest firmą tam skupiającą chyba wszystkie te biznesy, chociaż nie wiem jak to tam jest dokładnie. Więc nie potrafiłem nic więcej powiedzieć niż to, co jest w doniesieniach prasowych. Z drugiej strony też. Przez sympatię, bo mam dużą sympatię, dlatego też założyłem koszulkę Tenczynka. Chciałbym, żeby ten browar przetrwał, życzę im jak najlepiej i zdaję sobie sprawę, że żeby browar przetrwał, no to musi cały ten biznes przetrwać. Nie chciałem jakiejś niepotrzebnej... Czarnego PR-u im przysporzyć, a trochę krytycznych yy, przemyśleń mam. Wydaje mi się, że teraz sytuacja już jest taka, że w zasadzie ja już nie mogę nic bardziej im zaszkodzić niż to, co już im zaszkodziło, yy, ale mam parę przemyśleń, to znaczy dalej nie mam żadnych informacji insiderskich ze środka, yy, co tam tak naprawdę się dzieje, natomiast mam parę przemyśleń. Dlaczego tak się stało, jak się stało, i co ewentualnie z tym może się stać w przyszłości. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to z grubsza chodzi o to, że pojawiło się kilka. W, w krótkim czasie pojawiło się kilka niekorzystnych informacji o biznesach Janusza Palikota, jeżeli chodzi o alkohole. Po pierwsze, były problemy z tym, że mm, zarzucono im, że reklamują na Facebooku e, alkohole mocne e, niezgodnie z ustawą. Zostali skazani w postępowaniu nakazowym, co jeszcze o niczym nie świadczy, bo wystarczy, że po prostu mówisz, że się nie zgadzasz z tym i chcesz, żeby była przeprowadzona e, normalna rozprawa ze świadkami, z uzasadnieniami itd. E, I ten wyrok jakby przestaje istnieć. Nie? Także to nie był wyrok prawomocny, był to wyrok w trybie nakazowym, więc to nie było jeszcze takim wielkim problemem. Drugi problem był taki, że nie zakończyła się sukcesem zbiórka Skarbiec Palikota. I trzecim, kluczowym, jest to, że grupa największych inwestorów, którzy pod wodzą pana Maślanki skupiają osiem firm, skupia w sumie. Inwestorów, którzy zainwestowali, pożyczyli, nie wiem jak to nazwać około 100 milionów złotych e, manufakturze, czyli tym biznesom e, e, Janusza Palikota 100 dużych baniek e, i tylko 8 firm. Oprócz tego, oczywiście, są drobni udziałowcy, którzy tam brali udział w różnych crowdfundingach po drodze. E, są też pewnie mniejsi, którzy nie są wśród tych 8 firm, ale e, to w sumie. Od tych ośmiu firm, e, które zdecydowały się, że nie będą, e, jak to powiedzieć, nie będą doprowadzały do upadłości firmy, bo widzą, że wtedy poniosą ewidentnie stratę. Nie? Podejrzewam, że gdyby to było tak, że e, manufaktura miałaby bardzo dużo majątku, który by przewyższał te 100 milionów, to można by było po prostu wystąpić z żądaniami, procesować się, zlicytować, doprowadzić do upadłości i odzyskać swoje pieniądze. Nie? Natomiast oni prawdopodobnie widzą, że małe, marne szanse. Natomiast są szanse, żeby to być może, przynajmniej ja to tak rozumiem, że oni to, oni, oni to w ten sposób widzą, że, że są szanse, żeby to w przyszłości... Jakoś tam było rentowne i przynosiło zyski. Nie? Więc najpierw jakby zastanówmy się, dlaczego się stało, jak się stało, a na koniec, czy to jeszcze jest szansa z tego jakoś wyjść. Więc dlaczego się stało, jak się stało? Moim zdaniem Janusz Palikot z tym całym biznesem chciał urosnąć za szybko i do pewnego momentu się udawało potem przyszły pandemie, COVID, -y, wojna i tak dalej, ale też, moim zdaniem, błędne decyzje biznesowe, nie? Eee, To znaczy, podejmowano jakieś decyzje i nie dowożono ich do końca. Naj tego z, z naszej perspektywy ludzi od piwa, najbardziej jaskrawym tego przykładem jest maszyna do dealkoholizacji. Otóż maszyna do dealkoholizacji chyba już, nie wiem, z rok albo więcej stoi w tęczynku, i nie działa albo może już działa, ale nie działała przez bardzo długi czas. I teraz tak. Yy, ja wiele razy dopytywałem dlaczego nie działa. <gry> I zawsze tam było jakieś no coś tam jeszcze uruchamiają tego, ale prawdopodobnie powód był bardzo prosty. Po prostu nie było to spłacone. Teraz gdzie sens, gdzie logika, przecież wiadomo, że w takiej Umowie, na pewno są jakieś kary umowne, czyli jeżeli maszyna już stoi, to powinieneś zrobić na rzęsach stawać, żeby ją uruchomić, i ona za powinna zacząć przynosić jakieś dochody, e bo inaczej i tak, i tak będziesz to musiał zapłacić jeszcze z karami, a nic nie zarabiasz. A być może nawet tracisz na przykład czas gwarancji i tak dalej, nie? Więc totalnie dla mnie niezrozumiała decyzja, dlaczego nie uruchomiono tego, jak tylko było to możliwe. Nie rozumiem. Druga niezrozumiała decyzja. Dlaczego mając taki silny brand jak Dr. Brut to jest notabene ostatni materiał, który robiliśmy wspólnie we współpracy z Manufakturą, to było dwa lata temu, dlaczego mając tak silny brand, który oczywiście miał tam sporo hejtu, nie? Ale można na tym było budować, ograniczono się do chyba czterech piw i w zasadzie tych piw ja za bardzo w sklepach nie widziałem. Ja myślałem, że w momencie, kiedy ten czynek pozyska taką markę jak dr Bru, no to wejdzie z tym szeroko do, do, do Lidla, do Biedronki, do, do Żabki, do Orlenu, gdzie się da. Nie. Co ciekawe, nie robiąc na tym dużego wolumenu, inwestuje się w sponsoring koszykarskiego Śląska we Wrocławiu. Z czego? Gdzie sens, gdzie logika, gdzie tu jest jakiś yy, sens biznesowy? Bo wizerunkowo to wygląda dobrze, nie? O, doktor Bru, co za brand, aż sponsoruje, wygryźli stu mostów, bo tam chyba stu mostów dostarczało oficjalne piwo dla ten doktor Bru, wow, wow, nie? Ale tego piwa nigdzie nie ma. Następna yy, koncepcja. Yy, ten czynek świeże, nie? Czy w ogóle piwo świeże? Bo tam też doktor Bru było sprzedawane. Jakby to było takie proste. Że otwierasz sklep z, ze swoim piwem, i na tym dużo zarabiasz, to by tyskie otwierało swoje sklepy. Dlaczego nie otwiera? No widocznie to się nie kalkuluje. Widocznie nie jesteś w stanie zarobić na to, żeby zapłacić pracowników czynsz, sprzedając tylko oczywiście, tam były jeszcze tamte wódki i tak dalej, ale generalnie te sklepy miały sprzedawać głównie piwo świeże, lane z beczki. I teraz pomyślcie, gdzie jest sens, gdzie logika. W dzisiejszym świecie, co jest najdroższe? Najdroższa jest ludzka praca. Zwłaszcza w dobie idących do góry e, pensji minimalnej, na przykład, nie? Więc każdy, kto może, bo nie wszystko się da, e, to stara się to przerobić na zautomatyzowanie, na maszyny, nie? Czyli jaki jest sens, mając. Nową linię, bo słyszałem, że tam jest jakaś nowa linia do, do, do rozlewu. Mając nową linię, która tam ci jest w stanie zabutelkować ileś tam e, tysięcy butelek na, minut, e, na godzinę. Mając taką linię, nie wykorzystywać jej, tylko kazać człowiekowi nalewać z beczki. Te beczki trzeba zawieść. Ja nie wierzę w to, że to piwo tam się nie psuło, że wszystko schodziło na pniu i tak dalej. Dalej, tych punktów było y, więcej niż kurka, nie wiem y, niż potrzeba. W takim Wrocławiu chyba były koniec końców cztery punkty, czy trzy czy cztery. Tymczasem powinien być jeden. Jeżeli by to miało sens ekonomiczny, nie? Jeden, przed którym powinna cały czas stać kolejka. Ludzie powinni, jak po lody, te rzemieślnicze się ustawiać, po to piwo. Tylko że jest jeszcze jeden problem. W Polsce piwo w pecie w plastiku się nie przyjęło. Na wschodzie się sprzedaje, ale też nie takie lane na bieżąco, tylko bardziej te koncernowe. Na południu Europy się sprzedaje, a w Polsce nie. Polacy nie chcą piwa z plastiku. I owszem, jak ktoś spróbuje tego tęczynka świeżego i spróbuje go rzeczywiście świeże, kupi, dziś przyniesie do domu, wypije dziś lub jutro, będzie zadowolony. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja nie wierzę w to, że to się ma szansę spiąć. Czyli, że jesteś w stanie sprzedać tak dużo tego piwa na miejscu, żeby pokryć koszty i jeszcze na tym zarabiać. Bo tak naprawdę to, że pokryjesz koszty, to jest pryszcz. Ty masz na tym zarabiać. Więc yy, ja nie widzę sensu ekonomicznego w tym, żeby otwierać, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt docelowo, to już miało być, nie wiem, na sto z tych sklepów, czy nie wiadomo ile. Po co? Skup się na tym, co robisz, tak? Skup się na robieniu piwa. I y, zabutelkuj je tak, żeby ono się nie utleniało na dobrej linii rozlewniczej. A nie na pecie, na ten, gdzie wiadomo, że to musisz wypić ciągu... Oczywiście, ja wiem, że to jest trochę inne piwo, tak? Że tu jest świeże, niepasteryzowane, niefiltrowane. Rozumiem. Tylko, że to jest za małe. To jest za mały, y, y, za mały z klientów, którzy są tym zainteresowani, żeby to się kalkulowało. To się nie mogło kalkulować, moim zdaniem. E, dalej. E, Samo piwo. Zobaczcie. Zaczynał ten czynek z marką P, jak palikot, ale tak nie do końca, takim troszkę niedopowiedzeniem. Nie? Potem było, był ee, Buch i to był sukces. I podejrzewam, że ten sukces był, e, mam wrażenie, gwoździem jednocześnie do trumny e, całego tego konceptu. Dlatego, że on ich utwierdził w tym, że są geniuszami. Że yy, tak naprawdę są w stanie wymyślić coś, na co nie wpadł nikt inny. Nie? I skoro udało nam się z Buchem, to uda nam się z innymi rzeczami, nie? uda nam się z yy, świeżym, uda nam się. I to moim zdaniem był początek wielkich problemów. Bo powiem Wam tak: żeby wypromować jakąś markę od zera, naprawdę potrzeba poświęcić dużo pieniędzy i dużo czasu. I zwykle efekty są różne, nie? Znaczy nie zawsze się to udaje. Z, a z buchem pykło. Pykło od razu. To była jakaś synergia e, popularności Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego. To było jakieś strzelenie się w potrzeby e, rynku na coś, co jest z konopiami. E, to było e, generalnie dystrybucja, opakowanie, nawet wysoka cena. To wszystko razem... Zrobiło synergię i Buch był sukcesem. Wielkim. Oni przez jakiś czas e, e, w ten czynku produkowali najwięcej Bucha. No i to jest big success. Tylko, że mówię, to ich utwierdziło w tym, że są genialni. Że Są geniuszami i teraz, wszystkie decyzje, które podejmują, są równie genialne. A nie były. Nie? Zamiast rozwijać tego doktor Bru. No, to wymyślono, zrobimy te butelki w tych sliwach, nie? W tych takich foliówkach oklejonych. To jest drogie. I to wcześniej już to browary to próbowały i to nie pykło. Ale nie, nam pyknie, bo Buch nam pyknął, to to nam też pyknie, nie? No ale dobra. Doktor Bru tak naprawdę i tak poszedł w kąt. Buch. No i no, widać, że tak naprawdę ciągnie to wszystko. Yy, nazwisko Palikota, no to wypuścili piwa Palikota i to w sumie nawet jest dobra koncepcja. Ale znowu, malowana butelka, to są drogie rzeczy, to są drogie rzeczy, malowana butelka. Po co? Przecież można zaprojektować fajną etykietę, tanią, tam napisać piwo Palikota, podpis, nie wiem, whatever, ale nie trzeba iść w takie koszty, nie? Tylko, że się nie liczono z kosztami, no bo były pieniądze. Były pieniądze, jak nie, to się zrobi następną zbiórkę, nie? Albo zaprosi się następnych inwestorów, nie? I to moim zdaniem był drugi powód. Nie? Za łatwe pieniądze przyszły i te pieniądze były wydawane bez obejrzenia złotówki z każdej strony. I teraz pojawiają się głosy: A no to teraz trzeba palikota z tego pozbawić, i tak dalej. Ale jak pozbawisz ten cały biznes palikota, to on, on na tym stoi. To znaczy, bez palikota to jest warte dużo mniej. Oczywiście w pewnym sensie też palikot już teraz ciągnie wizerunkowo trochę w dół, ale jednak bez Janusza Palikota ten cały biznes, buch, tenczynek, te wszystkie wyje bonga, myje myjebąga, to też był problem, nie? Że ja obserwowałem to z uwagą, nie kupowałem, no bo to nie moja bajka, ale tam było za dużo tego wszystkiego. Wódka palikot, wyje Myjebonga, myje bonga, tenczynek, piwo palikota, dr Bru. A jednocześnie zobaczcie, nie było żadnego tak naprawdę udanego, no inaczej, poza żabką. nie? Żabka była sukcesem, kontrakt z żabką, ale znowu, to prawdopodobnie też ten, nie jesteśmy w żabce, jesteśmy wielcy. Ale to jest tylko jeden. Odbiorca. Nie możesz się na jednego odbiorcę postawić, bo wtedy ty nie masz żadnej siły przetargowej. Moim zdaniem przy tej skali ten czynek, buch, wódka, to ja tam nie wiem, jaka tam była skala tego biznesu, jeżeli chodzi o wódkę czy kowitę, To powinno iść do lidli, do sieci, do specjalistycznych. Ja nie widziałem tych piw. Ja nie widziałem w Lidlu przez ostatnie dwa lata ani doktora Bru, ani tenczynka, ani piwo Palikota. Może było, może, może, może po prostu wyparłem to z pamięci jakoś, nie? Wydawanie dużej kasy na jakieś akcje, które nie były yy, potem dyskontowane, nie? No, świetna akcja z tym Igim Popem, nie? Fajna, ale nie pociągnięta dalej. Yy, Trochę, powiem szczerze, drażniące mnie, mnie jako obserwatora, nie inwestora, więc jakby e, podejrzewałem, że inwestorów mogło to bardziej drażnić, nie? Jakieś księżycowe pomysły, typu, jedziemy do Wenecji, nagrać tam filmik, że coś tam, jedziemy na pustynię, jedziemy kurwa na Biegun Północny, nie wiadomo gdzie. Przepalanie kasy, z którego nic nie wynika. I to się nie mogło kurwa udać. I teraz, czy to się może udać? Prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście e, ci inwestorzy dojdą do wniosku, że no hmm, tylko jeżeli. Znaczy e, tylko możemy liczyć na przyszłe zyski. Bo z obecnych z majątku i tak dalej nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego e, odzyskać. nie? Czyli oni powinni, jak rozumiem, mm, Objąć udziały w firmie czy w firmach, żeby mieć pewność, że te zyski rzeczywiście im tam przypadną, nie, podpisać jakąś tam ugodę, że w takim razie oni się zrzekają tych odsetek, czy coś takiego. Nie, nie, nie wiem. No bo yy, oni pod, po, yy, w, yy, w ramach tego całego rolowania długo oni podpisywali dla tych spółek, mam wrażenie, yy, takie warunki, które są nie do spełnienia. Nie? To znaczy, nie jesteś w stanie uzyskać na tym biznesie takiej rentowności, żebyś był w stanie płacić ludziom takie pieniądze. Więc prawdopodobnie musiałoby dojść do jakiejś ugody z tymi inwestorami. Oni powiedzieli: Dobra, obiecaliście nam powyżej inflacji o 1 czy tam o 2%. My wiemy, że to jest nierealne, nie? ale chcemy odzyskać nasze pieniądze, jak dostaniemy tam ileś i w przyszłości, to jesteśmy w stanie, nie? Czyli podejrzewam, że to może się skończyć tak, że obejmą udziały w tych wszystkich spółkach, ale Janusza Palikota nie mogą wywalić. Zresztą tam nawet w którymś wypowiedzi padło, czy nie wiem, czy na tym webinarze, czy w jakiejś wypowiedzi padło takie e, zdanie pana Maślanki, mówi, no jeżeli pan Palikot tutaj narobił bałaganu, to niech to posprząta, nie? E, i, I trochę tak jest, nie? E, ale z drugiej strony bez Palikota to się nie uda. To się nie uda, bo to na nim stoi ten biznes, na nim stoi yy, ten, ten cała, ta cała filozofia, to wyje bongo. To bez, bez niego to nie ma sensu, nie? Jak ktoś inny będzie robił yy, wódkę, palikot, no nie. Yy, tam musi, musi zostać Janusz Palikot w tym wszystkim. Oczywiście jest jeszcze scenariusz taki, że to jednak się nie uda, to wszystko padnie na pysk. No i wtedy wyceni się tam, to tyle jest warty Marka Buch, tyle jest warte Dr. buch, tyle jest warty browar tenczynek, tyle browar niechonowo, tyle to, tyle tamto, tyle to i ktoś to kupi, nie? Więc myślę, że w naj, 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 najgorszym scenariuszu tęczynek przetrwa jako browar, niekoniecznie związany z Januszem Palikotem, ale jest też scenariusz najczarniejszy, że po prostu nie przetrwa. Bo dzisiaj ciężko jest znaleźć takich optymistów w branży, którzy powiedzą, o, warto kupić taki tenczynek. to będzie działać, nie? Bo jest ciężko. Yy, marże nie są za wysokie w branży. Ja życzę Januszowi Palikotowi, Kubie Wojewódzkiemu, Tomaszowi Czechowskiemu, wszystkim inwestorom, wszystkim, ten, życzę, żeby to się wszystko udało. Dlaczego? Bo jeżeli to wszystko upadnie, to będzie ze szkodą dla wszystkich. Dla całego ry rynku, dla całej branży, nie? Więc ja im życzę, żeby przetrwali. Ale um, ale czy przetrwają? Nie wiem. Nie wiem. E, także. E, z jednej strony powinienem powiedzieć: kupujcie piwa e, z tęczynka, bo tylko dzięki temu możemy liczyć na to, że tęczynkowi coś tam się uda, nie? Ale prawda jest taka, że ja nawet nie wiem, gdzie kupujcie te piwa. I to jest chyba największy problem, co jest pewnym paradoksem, bo na samym początku. Jeszcze zanim się pojawił buch, to właśnie tym się ten czynek szczycił, że oni napchali tego do tych Oczywiście też to było robione bez sensu, bo sprzedawano za tanio to piwo w ogóle dumpingowo i, 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 i to były absurdalne też decyzje, ale nagle się okazało, że oni mają super sprzedaż są, o, tam, tam, o wam, nawet nie wiem, czy nie był, czy nie byli, czy nie byli. No nie pamiętam już. W każdym razie Potem nagle to wszystko zdechło i piwo tylko świeże, i, i tylko na to widziałem nacisk, nie? A, a, najlepsze, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że cały czas mi się pokazują reklamy, między innymi win, na których podskakuje Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski i podpis jest taki Nikt z nas nie jest niewinny. Cóż... E... Prorocze, prorocze. Ale tak jak powiedziałem, naprawdę życzę jak najlepiej, bo poza taką złośliwą satysfakcją pewnie wielu uczestników rynku, nikt nie zyska na tym, że ten biznes się wywróci. No, chyba że ten, kto kupi ten czynek po tej całej, po tej całej jakby historii. Ale wolałbym, żeby tak się nie stało. No, i moim zdaniem jakieś tam atuty w ręku jeszcze mają, ale czy to są na tyle duże, żeby móc na tym ugrać? No nie wiem, w każdym razie, ja bym, pierwsze co bym zrobił, to bym uruchomił maszynę do, do, do alkoholizacji, e, zaczął robić premiery dr Bru, zaczął cisnąć tęczynka i piwo palikot lub e, i, i spróbował po prostu na tym zarabiać. Nie tworzyć byty. Bo to wyglądało tak, jakby oni chcieli tworzyć byty, tak? Tworzyć sklepy, tworzyć alkoteki. To generalnie ten pomysł z tymi alkotekami nie był totalnie zły, ale chyba żadna nie została dowieziona, żadna się nie została. A pewnie koszty były poniesione, nie? No bo jak pokazuje Pinta, lokale firmowe mają sens. Lokal, w którym by sprzedawali dużo, swojego, dużo swoich produktów, ma sens, ale ogólnie rzecz biorąc, branża gastronomiczna to jest trudna branża. I jak temu nie poświęcisz dużo uwagi albo nie, nie znajdziesz kogoś, kto będzie tym się zajmował na 100%, to samo to, że ty masz pomysł, to to pomysł jest niczym. Egzekucja jest wszystkim. I nie mam tu na myśli egzekucji komorniczej. E, w każdym razie, mam nadzieję, że jednak jakimś cudem e, uda się wypłynąć e, manufakturze e, i, i Tenczynkowi i, i, i Januszowi Palikotowi jakoś na falę i jeszcze się utrzymać. E, bo mówię, w niczym interesie nie jest, żeby to się nie wydarzyło, ale że, żeby to się nie udało, ale szansę bym ocenił tak optymistycznie. Na 33%. No. Jedna szansa na trzy, że to się uda, dwie, że się nie uda, jakbym miał być realistą. Pewnie wielu z Was i tak powie, że jestem przesadnym optymistą, bo szanse, że to się uda, to jest jedna na stonie. Eee, ale nie wiem, nie znam tego wszystkiego do końca. Eee, myślę, że. E, myślę, że. To no dobra, jest jakaś tam szansa, zobaczymy. Eee, życzę im jak najlepiej. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.